Siema wszystkim. Po pierwsze, to zobaczcie, co za zgredek siedzi pod biurkiem, bo wygląda to naprawdę dość komicznie. No a po drugie, witam was serdecznie w obiecanej aktualizacji wylinki Burmbala. No więc widziałem dzisiaj przez chwilę w ciągu dnia, jak Burmbal wystawał z kryjówy i skóra wyglądała naprawdę nieźle, więc najprawdopodobniej udało mu się przejść tą wylinkę do końca dzisiejszej nocy, no ale oczywiście musimy to sprawdzić, żeby mieć pewność. W takim razie wyciągnijmy na szybko ozdoby. No i chwila prawdy, moi drodzy. Tak, wyliniał najlepiej. O, cudownie, jest cały piękny i powylinkowy. Zobaczmy w takim razie z bliska, jak wygląda jego skóra. No więc słuchajcie, perfekcyjnie, ale super. A kuku, kogo to główka wystaje? No czyż on nie jest najpiękniejszy na świecie? Ona raczej. Fantastycznie. Skoro przeszła wylinkę i wszystko jest git, no to tak naprawdę tyle. Chciałem się po prostu wywiązać ze słów, które powiedziałem wczoraj, no i zaktualizować, jak coś się zmieni. No i jak widzicie, Burmbal cały i zdrowy. A w ogóle miałem zrobić tak, że jakby dzisiaj nie zeszła ta skóra do końca, to bym go wymoczył, ale stwierdziłem, że może pomoże po prostu spryskanie, no i pomogło. Także nauczka dla mnie, że jak widzę rzeczywiście, że wąż się przygotowuje do wylinki, no to jednak nie zapomnieć mu zwiększyć wilgotności, bo potem się właśnie robią takie rzeczy, że wąż nie chce wylinić. Na szczęście wszystko jest w porządku, bardzo mnie to cieszy. Spójrzcie, jaka ona jest długa. A często pytacie mnie, do jakich rozmiarów dorośnie taki Burmbal. Nawet nie do końca wiadomo, ale będzie dużo, dużo większy od Reginy na pewno. Jak byłem u Snake Barna na hodowli i mi pokazywał dwuletnią samicę, to była jakieś na oko z dwa razy masywniejsza od Reginy, więc to będzie dużo masywniejszy wąż jednak niż jest Regi, mimo że Regi też jest masywna, no ale jednak samica Burmbala zdecydowanie będzie bardziej masywna od Regi. Dobra, kochani, to tyle. Cieszę się, że wszystko jest w porządku. Cóż mogę dodać więcej? Widzimy się w sobotę. Hej!